Witam w tym filmiku. Też na prośbę widzę, pokażę, jak działa u mnie Open App i czy u mnie działa. No a pokażę przy okazji, jak go ustawić. Czyli tak, pierwszą rzeczą, jaką robię, to włączam piekarnik. Teraz co? Przechodzimy sobie tu. Wybieramy Open App, OK. No jest tak, wielokrotne otwarcie, czyli że to mogę sobie dotykając tego, otworzy mi się ta pokrywa piekarnika i mogę to wielokrotnie podczas pieczenia otwierać, właśnie dotykając ten uchwyt. Może być to potrzebne po to, aby dorzucać coś do tego piekarnika. Coś, co tam pieczemy. No dobra, no to co? To jest tak, to jest wielokrotne otwarcie, pojedyncze, no to pojedyncze, a nie wielokrotne, to wiadomo. No i ten Open App tu można sobie jeszcze wyłączyć. Wychodzimy z opcji tutaj Open App. Ja sobie ustawię, że możemy otwierać jednokrotnie, więc ok. I teraz bardzo ważne. Po prostu tutaj, tu się nic tam nie dotyka, wybieramy sobie jednokrotnie, naciskamy OK. O, jak naciśniemy OK, no to co? No to nam wyszło z tej opcji, tak? Więc sobie teraz lecimy tu, programy nieparowe, ja sobie tutaj podgrzewam zapiekanki, czyli powiedzmy programy gotowe OK. Pizza, niech to będzie ta pizza, ok, cienki spód i co, i naciskamy ok. O, ok, tak, tu się widać, coś zaczęło się dziać, no. Trzeba w końcu coś zjeść, no i zaraz za chwilkę pokażę, jak to działa. O, więc co? Teraz o, dotknę tu sobie, no jakkolwiek, ale jakoś dotknę, jak pokazywali w reklamie z piąchy, o. Wow, wyleciało. No i tak to działa, tak? Teraz sobie przymknę tą klapę, o. Piekarnik działa. O. No i tyle. Także tak to u mnie działa, wszystko jest w porządku. Dziękuję za oglądanie.